Dobra, wracając do kotletów od Magdy Gessler, nie? Że wam pokażę, znaczy to nie jest mój przepis, tylko widziałam to w Kuchennych Rewolucjach, to widzieliśmy czy gdzie? Ale co? Te kotlety. Ej, ale to Magdy Gessler. Nie wiem. Ja to mam, że to ty tak robisz zawsze. Moje kotlety to są. Mój mąż zajarzył, że moje kotlety to są. W ogóle nic z Magda Gessler do tego nie ma. Tak mi się kojarzyło, znaczy nie wiem, zawsze jak mi coś wyjdzie takiego super, to mówię, że od Magdy Gessler i bardziej prestiż. No jak powiesz, że od Marty Tomasiewskiej, no to nie ma takiego prestiżu jak kotlety jak Magda Gessler. Kotlety się jeszcze nie rozmroziły, ale jedzenie się przygrzało, więc idziemy jeść. Proszę, kochanie, jesz tu czy przy stole, to może chodźmy do stołu, chodźmy, zjedzmy jak ludzie. Z jednej strony mama, z drugiej strony tata, wszyscy są i bronią Mikołaja. Tu masz pszczołę, pszczoła, pszczoła. Pszczoła. Sposób na brukselki. Ja do takiej jakby panierki, żeby były bardziej chrupiące, daję tutaj pestki dyni i słonecznika. I powiem wam, że mega fajnie to smakuje na patelni, to wszystko razem podsmażyć. To taki mój pomysł na brukselki. Pyszna sprawa. Uuu, skąd masz? Ze świąt. Jeszcze wygrzebałam jednego. Proszę, ugryź sobie różek. Ja. Kocham czekoladę. Mhm. Jeszcze ona jest taka dobra. Muszę podać pętlę. Umyłam sobie wszystko, więc nadszedł czas, żeby wyczyścić te wszystkie pędzle. Ja nienawidzę myć pędzle. A są już tak dowalone, a ten to w ogóle dotknij z tego. Uuu, jaki jest nieprzyjemny. Bo go nie dopłukałam ostatnio. Jest taki jak ja czasami po farbie. Po farbie, no. Po jakimś tym. Do rozpuszczalnika mi kochaj, trzeba wrzucić. Mua. Lecisz? Zio. Zio. Mikołaja damy do wujaczka, który jest zawalony i na maksa brudny od jedzonka, ale jak mówię, nie mam jeszcze kolorowych kapsułek. Zrobimy kotlety, bo już się rozmroziły. W ogóle super sprawa, sprawdźcie sobie w piekarnikach, czy macie możliwość rozmrażania w piekarniku. Zdecydowanie lepiej to działa niż rozmrażanie w mikrofali. Nie, mięso się nie gotuje. Cześć. To to jest? O, tak fajnie bobasem pachnie, bobasy tak fajnie pachną. O, zobacz bobasa. Ręce nie stupą. Robimy kółeczka z tubkami, rozgrzewamy stawiki. Tak, jedno kółko, drugie kółko, piękne kółeczka, Mikołaj. O, super. Jakiś czas temu parę osób mi powiedziało, że aby nie płakać przy cebuli, wystarczy zmoczyć papierowy ręcznik i położyć na deskę obok cebuli. Co widziałam też w 5 Minute Crafts, a jak wiemy, nie wszystko stamtąd działa. Rzadko co działa, nic nie działa. W każdym razie zmoczyłam. I co? I to, co tu mam? I masz sobie położyć ten i no. Teraz jak kroisz cebulę, to nie będzie się chciało płakać. No co ty? No. Jaka różnica? Na razie nie czuję nic. Znaczy, zaczynają je piec oczy, ale nie tak, żebym miała płakać. Ciekawe, czy amerykańscy naukowcy to zbadali. O co chodzi właściwie? Oni wszystko badają, więc jestem jest to możliwe. Brudna, ale wybaczcie mi, jest sobota, widzę, że się poplamiłam teraz. I co? Czyżbym miała zwrócić honor 5 Minutes Crafts? Może zacznę te ich patenty na wykałaczki robić. Jak? Zaczynamy ryczeć. Zaczynam czuć tą cebulę. Nie wiem, czy to jest... Ręcznik mi się już zabrał cały zapach, który miał zabrać. Może za dużo cebul na taki mały ręcznik. No tak, bo ja bym musiała tutaj całą kuchnię ręcznikiem obłożyć. Ale mam wrażenie, że piecze w oczy mniej niż piekłoby bez tego ręcznika. Albo placebo, nie wiem. Tak też być może. Kroję cebulę po to, aby dać ją razem z kotletami. Teraz sobie przygotuję pojemnik. Słuchajcie, wygląda to tak, że wrzucamy sobie cebulę, no nie, bierzemy tutaj do tego wszystkiego jeszcze mleko, lejemy do środka mleko. Ja już sobie posoliłam te dwa kotlety, resztę tak wyciągam trochę na raty z tego piekarnika. Dajemy trochę pieprzu i wkładamy na te cebulki. I słuchajcie, posypujemy cebulą. A jeszcze dupa, jeszcze wróć.
Jeszcze co ważne, żeby te kotlety były jeszcze smaczniejsze, trzeba je tak ponacinać. O, żeby te jakieś żyłki wszystkie się tam, te kotlety wtedy nam się tak na patelni nie kurczą. O, dobra, przepraszam, mój błąd. A to ważne. I zalewamy mlekiem. I tak piętro po piętrze. I najlepiej to zostawić na kilka godzin. U nas będzie całą noc, więc fajnie przejdą te kotlety. I one są wtedy mega smaczne takie. Całkowicie niby zwykły kotlet, a jednak całkowicie inaczej smakuje. Więc polecam spróbować, jeżeli nie znacie tego sposobu. I spróbować nacinać, ale tak wiecie, nie za głęboko, żeby się nie rozwalili kotletów. Tak tym nożykiem, żeby się wam tak nie kurczyły i one wtedy są miększe, bo te ścięgna są, nie wiem, ścięgna, no te żyłki wszystkie tam jakieś w mięsie są poprzecinane i one nie twardnieją tego miejsca, nie utwardzają, o, tylko dalej jest takie mega delikatne. Na tym kotlecie fajnie widać, chodźcie, zobaczcie. O to chodzi, tu, no nie, jak kotlet ma takie coś, to nie wzdłuż, tylko w poprzek. I gites. To mleko, które przejdzie tą cebulką, możecie sobie wykorzystać do jajka, do panierki. My tak robimy, ja tak robię, żeby na przykład daję dwa jajka i trochę tego mleka, żeby w tej panierce też był ten smak. No a jeżeli ktoś lubi cebulkę, to na patelni też można ją podsmażyć i po prostu dodać do kotletów potem jakby na wierzch, bo z tych kotletów będziemy tą cebulę ściągać, ale to wam pokażemy, jak już będziemy je piec, więc jutro. Idziecie sobie przywlekło. Tak, Miki? To ma teraz myje pędzle i coś musi zrobić swoimi kłoczkami, bo nam się taki kurek zrobił, kochanie. Mama, to utknie chyba do jutra. To jest taki olejek, o, tu wam pokażę, ten. On jest fajny do mycia pędzli, on pięknie pachnie i też latem się fajnie, lubię go używać pod prysznic, ale trzeba go mega dobrze wypłukiwać z pędzli, bo inaczej są takie sztywne, tłuste, że szok. Ja zawsze namaczam pędzle, a potem i tak je myję mydłem i płukam pod bieżącą wodą, bo inaczej te pędzle są po prostu takie tłuste bardzo i to na makijaż, ups. A to wyschnie. No. No wciepałam cień do powiek. Do brwi. To jest cięższy temat niż kredka. Co jest najgorsze po myciu pędzli? To. Tylko po tym olejku to się nawet w miarę zmywa, ale i tak zobaczcie. Także czekamy jeszcze mycie, bo ja, tak, mój mąż zawsze się goli jak ja umyję łazienkę, a ja jak umyję łazienkę, to sobie wymyślam mycie pędzli, także tak to wygląda. My już się pozbieraliśmy, o chwileczkę, Miki, podniosę ci copytkę. Zobaczcie, jaki mały przystojniak, ha, tutaj jest przystojniak, a tutaj jest, tak? Jest Miki przystojniak? Jest, taką mam bluzę i takie dżinsy. Tak? Super wyglądasz, wiesz? My się zbieramy i jedziemy. Jeszcze chcemy zahaczyć o Rossmana. Już nagrywam z ręki, bo musiałam zmienić baterię. No i co? Widzimy się później, nie? Będziesz grzeczny? Zawsze jesteś grzeczny, tak? My się witamy dzień kolejny. Wczoraj była impreza, ale było tyle wszystkiego, gotowania i tak dalej, że nie mieliśmy czasu kiedy cokolwiek nagrać. Teraz Mikołaj właśnie je i oglądają bajkę z Krzysiem. Ale zobaczcie, jak wygląda sprawa za mną. Ta-da! Czyli poimprezowy rozgarwiasz. Ja się biorę za sprzątanie.
i dojadanie wszystkiego, ale mamy dzisiaj na obiad. Tutaj mam pomidorową, Krzyś je z ryżem, ja jadłam z makaronem. I teraz pytanie do was. Czy jesteście team makaron czy ryż? Jak się u was je? Bo u mnie zazwyczaj w domu była pomidorowa z makaronem, ze względu na to, że makaron został na przykład z rosołu dzień wcześniej z niedzieli, no nie? I ten makaron się dojadało. A Krzyś zawsze je z ryżem i właśnie dla niego specjalnie gotuję, bo potem kręci nosem i lubi ryż, więc już dawno u nas nie było pomidorowej, no nie kotuś? Bardzo dawno nie robiłam pomidorowej. Bardzo gęsta wyszła to pomidorowa. Smaczna, zobaczysz, zaraz ci dam, to ocenisz. No, ja się będę zabierała za sprzątanie, bo wczoraj już po prostu szła zmywarka i nie mieliśmy czasu, wiecie, załadować jej jakby ponownie. Odpalam światła, bo się ciemno zrobiło. Niby już, słuchajcie, dłuższy ten dzień. O, niby dłuższy ten dzień, a jednak jeszcze nie tak, jakby się chciało. Wczoraj miałam górnolotny plan, że posmaruję się samoopalaczem. Niestety nic z tego nie wyszło, nie było czasu. Dzisiaj nie miałam czasu, więc prawdopodobnie uda się może jutro. Dotarła mi dzisiaj paczka. Dotarło mi takie dziwne hula hop i będę je testowała. Zresztą wysyłałyście mi to hula hop na Instagramie. W sumie sama byłam ciekawa, bo je miałam w koszyku. Jak stwierdziłam, że skoro kolejna osoba mi wysyła, żebym przetestowała, to trzeba sprawdzić. Ja kiedyś miałam takie klasyczne hula hop, duże, okrągłe, z takimi wypustkami, kulkami i ono mega mnie pośniaczyło. Zobaczymy, jak będzie z tym i czy będą jakieś efekty, bo tam to było, wiecie, spore, duże. Ja się bałam, że wtedy jeszcze Mikołaja nie było, ale bałam się, że na przykład, nie wiem, trzepnę psiaka, bo podejdzie daleń, albo Krzysia uderzę, bo to było dość spore. Tutaj mamy taką kulkę, która robi za całe to hula hop, także zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Jutro do tego, mam nadzieję, przysiądę, a właściwie powstanę i spróbuję kręcić. Także nagram z tego film, zobaczymy, jakie będą efekty i zrobimy takie 2 tygodnie z hula hop i zobaczymy, co z tego wyniknie. Patrzcie, co ma Krzyś. Bransoletki. Nie udało nam się niestety ogarnąć z tych bransoletek, w sensie zwrócić i tak dalej, ale Krzyś schudł i pasują mu te bransoletki, znaczy, które pierwsze były. Tak, tylko tu mam jeszcze założoną tą dużą, bo chciałem zobaczyć, ile koralików tu muszę zdjąć, żeby mi ona pasowała. O, jakoś tak. A, bo chcesz więcej? No. No, ale schudliśmy na tyle, że nie potrzeba zwracać. I zostaliśmy z tymi wielkimi, no, które Krzyś tam chce pozmieniać. Proszę, kochanie, smacznego. Zupa ci smakowała? Bardzo. No, szybko odpowiedział. Grzecznie. Smacznie. A, i to są te kotlety maczane w mleku z cebulą. No, ale ile razy? Na zdrowie! Ile razy, kichła? Pyszne są. Są tak delikatne, no nie? Mhm. Pycha. Nie mówimy teraz. Teraz połykamy. Teraz możesz. Bzem, bzem, bzem. Ty. A blim, 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 blim. Mama trzyma łyżeczkę, nie Mikołaj. Jeszcze jesteś za mały na trzymanie łyżeczki. Tak? Kto to chce? Pięknie jesteś pochlapany od marchewki. Ciekawa jestem, jak mama sobie z tym poradzi, co? Masz jakiś pomysł? Masz? Jaki masz pomysł, żeby sobie mama poradziła? Aha, czyli po prostu wyprać, tak? Ty byś wyprał, ty byś wiedział, jak wyprać. Wczoraj był pran. Wczoraj wyprałam leżaczek. Pięknie, Mikołaj. Mama znowu dzisiaj będzie prała. No co ty? O, tady ci nie smakowało. To jak to tak? No nie wiem. Tata dawał i tak nie smakowało, jak od mamy. Mama lepiej daje, co? No wiadomo. Nie.
Dzisiejszy vlog będzie blab, blab, blab. No przykro mi, będziecie tego słuchać, ja sobie to muszę zachować. Blab, 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 blab.